Ta opona waży 300 kg, a tor, który Państwo za mną widzicie, jest zbudowany specjalnie dla zawodników, którzy trenują biegi z przeszkodami lub pragną wystartować w Ninja Warrior. We Wrocławiu jest zbudowany plac zabaw dla dorosłych, którzy chcą poczuć na własnej skórze, co to znaczy wysiłek fizyczny. Mamy tutaj za sobą bramę do treningu biegów z przeszkodami, tak zwany OCR. Co tutaj robimy? Trenujemy, są to przeszkody, troszeczkę inne bieganie. Może mniej monotonne, nie każdy lubi biegać normalnie, ja na przykład jestem średnio za bieganiem normalnym, natomiast jeżeli chodzi o bieganie z przeszkodami, jak najbardziej daje mi to dużo satysfakcji. Przygotowujemy się do biegów przeszkodowych, różnego rodzaju biegów, od Runmagedonu po Spartan Race czy inne biegi na polskim rynku. Głównie takie tory przygotowują do właśnie programu Ninja Warrior i do takich zawodów. Tor nadaje się do ćwiczeń górnych partii ciała, ale nie tylko. Na miejscu znajduje się wiele przeszkód, dzięki którym technicznie można podejść do barierek, drążków i opon. Podbiegnę do przeszkody na biegu i zacznę się drapać po głowie. Nie będę wiedział, co robić. Nie? Takie proste rzeczy, żeby się nie zatrzymywać na przeszkodzie, żeby się na niej bujać gdzieś, żeby gdzieś się złapać odpowiednio i tak dalej. No i to jest właśnie miejsce, w którym można technikę poćwiczyć. Mimo trudnych technicznie i wytrzymałościowo przeszkód, kobiety także czynnie włączają się w ćwiczenia. Stwierdziłam, że tutaj trochę też treningu takiego siłowego, biegowego, więc może być to fajne połączenie. Myślę, że to jest zajawka nie tylko dla mężczyzn, ale też dla kobiet. Wiadomo, że liczy się też siła, ale też wytrzymałość i czasami właśnie odpowiednia technika. Zawodnicy OCR potwierdzają, żeby wejść do klatki z przeszkodami, trzeba lubić ból. Czasami się zdarza, że na jakiejś przeszkodzie możemy zedrzeć ręce, spaść, podrapać się. Nie każdy jest na to wytrzymały, natomiast taki ból pokazuje, że to jest ciężka praca, ale przyjemna praca. Pasja wielu osób do biegów OCR narodziła się poprzez Runmagedon, który wystartuje na terenie Wrocławia w przyszłym roku 4 i 5 kwietnia. Wracamy na Stadion Wrocław, gdzie nasi uczestnicy znowu będą mogli zmierzyć się ze sławnymi schodami. Trasa będzie przebiegała po nowych terenach, więc na pewno nie będzie to samo, co na poprzednim evencie. Trening OCR, jeżeli jest przemyślany, daje uczestnikom same korzyści, wzmacnia korpus i górne partie mięśniowe. Echo 24, Marta Wrońska.